Uczynić zależy w pewnej mierze od naszego współdziałania, naszej wiary i dobrej woli. Nie należy więc łączyć intronizacji z osobą, z Chrystusem jako Królem Wszechświata, natomiast modlić się o intronizację Chrystusa jako Króla Narodów zgodnie z przesłaniem, które otrzymała sługa Boża Rodzaja Cela Główna, zgodnie ze społeczną nauką Kościoła, o czym wspomniałem, i Pismem Świętym. Skoro władze polityczne są do tego niezdolne, trzeba takie, jakie są, odsunąć od władzy, o ile to jest w ogóle możliwe jeszcze. Ale mógłby to być obóz krucjaty różańcowej, czyli jakby najpierw krucjata różańcowa, do której łatwiej wstąpić, a potem intronizacja, która jest problemem dużo trudniejszym do rozwiązania w tych warunkach. Tym bardziej, że czołówka episkopatu nie chce intronizacji Jezusa Króla Polskiego. Dlaczego nie chce? No to jest pytanie. Czy to są masoni, czy to są ludzie, którzy myślą po masońsku, czy to są ludzie o przyszłości agenturalnej. Już wspomniałem, kiedy się zainteresowałem i przejąłem się sprawą intronizacji Jezusa Króla Polskiego, gdy grupa posłów i senatorów, chyba 90 kilka osób, wystąpiła z projektem uchwały, nie ustawy, uchwały, to nie byłaby intronizacja, tylko krok w tę stronę, że Jezus Chrystus jest Królem Polski. Po prelekcji, którą wygłosił dla nich święty ojciec ksiądz Tadeusz Kieszny. Kto podniósł największy, krzykliwy, hałaśliwy i irracjonalny protest przeciwko temu? Kilku biskupów oskarżonych o, podejrzanych o przeszłość agenturalną. I ja sobie pomyślałem, jeżeli tacy ludzie, jak święty ojciec arcybiskup Życiński, czy tam jeszcze paru innych, szydzą sobie z uchwały, projektu uchwały o tym, że Jezus jest Królem Polski, to robią w sposób zupełnie bezrozumny, prawda, ale szalenie agresywny, ironiczny i wszyderczy, no to coś się za tym kryje. Jeżeli takim ludziom się to nie podoba, to mnie to musi podobać. I intronizacja mi się zaczęła bardzo podobać i korzystałem z każdej okazji, by publicznie o tym powiedzieć. Także wtedy, gdy miałem pewne możliwości pojawiać się w telewizji czy w radiu na ten temat. Także w roku 2007, gdy była sprawa arcybiskupa Stanisława Bilgusa, przy okazji, bo w związku z tym ingresem, którym miał być, a którego w końcu nie było, ale uczestniczyłem w katedrze warszawskiej, była, uczestniczyłem na żywo w programie Trójki i powiedziałem tam między innymi, gdyby ksiądz arcybiskup Stanisław Bilgus się u mnie spowiadał, to za pokutę bym mu dał przeprowadzić, dążyć do intronizacji Jezusa na Króla Polski i przeprowadzić lustrację duchowieństwa, przynajmniej w Warszawie, no bo archidiecezja warszawska byłaby wtedy jemu jako ordynariuszowi poddana. Następnie, nie wolno mieszać intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski jako osoby z intronizacją Serca Bożego. Słowo intronizacja w odniesieniu do Serca Bożego było używane, ale miało zupełnie inne znaczenie. Mianowicie, gdy kult Serca Bożego był bardzo w Polsce rozpowszechniony, i zresztą w dalszym ciągu, ale był bardzo tak głoszony, rozpowszechniony, między innymi głoszono intronizację rozumianą jako wywyższenie w postaci figury bądź obrazu Jezusa Chrystusa z eksponowanym sercem. Czy to w domu rodzinnym gdzieś taki obraz poświęcony powiesić, tam się gromadzić na modlitwę rodzinną, czy gdzieś w jakimś ważnym miejscu publicznym taką figurę postawić, czy obraz kościele, prawda, i modlitwy kierować ku Bożemu Sercu. W wyniku tej intronizacji rozumiano jako wywyższenie obrazu lub figury. A to nie chodzi o wywyższenie obrazu lub figury, ani nie chodzi też w tym kulcie intronizacyjnym o oddanie się Bożemu Sercu. Bo jest inny kult, który zawiera w sobie cały program oddania się Bożemu Sercu i formy nabożeństwa do Serca Bożego. I ten kult się w Polsce przyjął. I bardzo dobrze, że jest. A tu chodzi o poddanie się społecznemu panowaniu Jezusa Chrystusa w naszej ojczyźnie i dokonanie tej intronizacji w tej formie, którą Pan Jezus bardzo szczegółowo określa w przesłaniu skierowanym do sługi Bożej Rozalii Cela Główny. Najprostszy argument za intronizacją Jezusa Króla Polski, który powinien wydawał mi się każdy wierzący przyjąć, każdy katolik powinien ten argument zrozumieć i przyjąć. Jeżeli się dokonała intronizacja Matki
Bożej, na Królowej Polski koronę. Zresztą w odpowiedzi na życzenie Matki Bożej, chcę być Królową Polski, tak mnie wzywajcie. Kiedy to powiedziałem na początku XVII stulecia do jezuity we Włoszech ojca Juliusza Mancinellego. On się tym bardzo przejął, odbył pielgrzymkę do Krakowa. Krakowianie go przyjęli bardzo życzliwie, nawet entuzjastycznie. Później na pamiątkę tego, że właśnie przyjmują to orędzie, nie tylko osobę Juliusza Mancinellego, ale to orędzie, jedna z wierzch Kościoła Mariackiego w Krakowie została ukorolowana koroną. Na znak, my chcemy, żeby Matka Boża była Królową Polski. Krakowianie, ale to za mało. Natomiast w skali państwa, w skali kraju, intronizację Matki Najświętszej na Królowej Polskiej Korony dokonała się właśnie dopiero, jak wspomniałem, 1 kwietnia roku 1656, gdy Polska była w skrajnym niebezpieczeństwie utraty wówczas państwa opłaści niepodległości. Czyli jeżeli Matka Boża jest Królową Polski i może być Królową Polski i dobrze, że jest, i to z tego wynika samo dobro dla naszej ojczyzny i w klęskach i w zwycięstwach Matka Boża jest z nami, no jakże to pogodzi, że Jezus Chrystus nie może być Królem Polski, bo to szowinizm, bo to magia i szowinizm, tak jak niektórzy biskupi powiadają, Matka Boża może być Królową Polski. No, przecież to jest jedno. Jeżeli Matka jest królową, no to jej syn jest królem. I wkrótce po tym nieszczęsnym liście biskupów przeciwko intronizacji zwanej Króla Polski sprzed 2 lat, figura Matki Bożej Bolesnej, trzymającej w objęciach Jezusa, ciało Jezusa zdjęte z krzyża w kościele dominikanów w Jarosławiu, wielce czczona, ukoronowana i Matka Boża i ukoronowany Jezus Chrystus i wszystko spowite takim woalem. Co się stało? Obie korony nagle spadły. No, korony można zdjąć, ale spaść nagle one nie mogą. Jak to zrozumiałem? Zrozumiałem to jako znak. Nie chcecie Chrystusa jako króla, co i Matka Boża też nie chcecie, żeby Matka Boża była królową, bo to jest jedno, prawda? Matka i syn. Albo razem królują, albo nie chcecie tego królowania. Wybierzcie, zdecydujcie się na coś. No, dominikanie się zastanawiali potem, no może jest to znak, że należy wymienić korony miedziane posrebrzane na srebrne pozłacone. I ogłosili zbiórkę, żeby te korony zrobić nowe i lepsze. A pewien złośliwy jezuita powiedział, no żartem oczywiście, jeżeli Matka Boża z Panem Jezusem w jej ramionach nie chcą być u dominikanów, no to my chętnie przyjmiemy tę figurę, to przynieśmy ją do jezuitu, do kościoła jezuitu. No ale to już są troszkę żarty i taka anegdotka. Niemniej właśnie, powtarzam, skoro zgadzamy się i cieszymy się, że dokonała się intronizacja Matki Najświętszej na Królowej Polskiej, to powinniśmy również pragnąć intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski. Matka Boża i Syn pod tym względem stanowią jedno. I trzecia sprawa, ofiarowania Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi, zgodnie z wolą, z życzeniem, żądaniem Matki Bożej Fatimskiej w roku 1917. Matka Boża mówi, jakie owoce przyniesie takie ofiarowanie Niepokalanemu Sercu, spełnione przez Ojca Świętego w jedności z biskupami Kościoła Powszechnego na całym świecie. Owocem będzie nawrócenie Rosji i pokój. Pewne próby zmierzające w tym kierunku, no, trzeba było zacząć od papieża. No więc papieżowi Piusowi XI przedstawiono to życzenie Matki Bożej. No złość anegdota i być może prawdziwa, nie biorę pełnej odpowiedzialności, ale na tyle ciekawa i zabawna, że ją powtórzę. Pius XI miał odpowiedzieć, jeżeli Matka Boża ma interes do mnie, to niech mówi do mnie, a nie do jakichś dzieci, do tego niepiśmiennych, które w ogóle nie wiedzą, co to jest Rosja. Myślę, że taka źle prowadząca się kobieta w sąsiedztwie. No, Matka Boża w tej sprawie nie przemówiła do Piusa XI, bo bez tego on się czuł się zwolniony ze spełnienia jej. No ale Matka Boża ma taki styl, że bardzo lubi mówić do dzieci. A dzieci to powiedzą potem swoim proboszczowi, a proboszcz wraz z dziećmi powiedzą to biskupowi. Sprawa się wtedy wyjaśni.
No to uszanujmy styl Matki Najświętszej. Poza tym Matka Boża nie mówi narody, nie mówi świat, tylko mówi Rosja. No to trzymajmy się tego dosłownie. A tymczasem Pius XII, zresztą był owocem tego ofiarowania, ofiarował świat. Nie pokalałem sercu Maryi 8 grudnia 1942 roku. Piękne, cenne, wspaniałe. Losy wojny się wtedy przeważyły przeciwko państwom osi na korzyść aliantów. Ale ani Rosja się nie nawróciła, ani w pokoju, w końcu nawet po zakończeniu II wojny światowej. Trudno mówić, żeby zimna wojna była pokojem. No. Kto jeszcze się do tego aktu przymierzył? No przede wszystkim święty Jan Paweł II. 25 marca 1804 roku w jedności z biskupami Kościoła Powszechnego ofiarował narody niepokalanym sercu Marii, unikając wypowiedzenia słowa Rosja. Dlaczego? Bo nie chciał zaszkodzić dialogowi ekumenicznemu z prawosławiem, bo prawosławie było poddane sowieckiej władzy politycznej, a wysuwanie tu jakby na czoło niepokalanego serca i postulat, żeby Rosję sercu ofiarować, mogłoby zaszkodzić temu dialogowi, mogłoby się nie podobać zarówno hierarchii cerkiewnej, w prawosławiu rosyjskim jest wielki kult Matki Bożej, ale nie ma kultu niepokalanego serca i władzy państwowej sowieckiej, komunistycznej, ówczesnej. Przypuszcza się, że ten akt świętego Jana Pawła II ocalił świat przed wojną, którą Rosjanie w połowie lat 80. Sowieci chcieli wypowiedzieć, używając broni atomowej również. I materiały wydobyte i przekazane przez Ryszarda Kuklińskiego o tym świadczą, że świat był u progu III wojny światowej. I tej III wojny światowej wówczas w połowie lat 80. uniknął i być może był to bardzo ważny owoc, no nie tylko pracy Ryszarda Kuklińskiego, ale właśnie ofiarowania narodów niepokalanym sercu Najświętszej Maryi Panny. Ale znowu te owoce obiecane przez Matkę Bożą przewyższają jeszcze to, co się wtedy wkrótce potem dokonało. No potem nastąpił rozpad Imperium Komunistycznego, no ale teraz ono jest odbudowywane. I to w jakiś sposób, prawda, za pomocą wojny. A pan Putin oświadczył, towarzysz Putin oświadczył, że największym nieszczęściem geopolitycznym w XX wieku był rozpad Związku Sowieckiego. No, jeżeli to było nieszczęście, no to szczęściem będzie, jeżeli ten Związek Sowiecki pod jakąkolwiek nazwą, jako imperium zła się odbuduje. I się odbudowuje. Następnie nasz kochany papież Franciszek zawierzył świat Matce Bożej Fatimskiej niedawno. No znowu, no ten akt przyniesie albo przynosi jakieś dobre owoce, niewątpliwie. Ale ani tu o Rosji nie ma mowy, ani o niepokalanym sercu Maryi nie ma mowy. Dlatego trzeba się modlić, aby to życzenie, żądanie Matki Bożej Fatimskiej zostało wreszcie spełnione. A jeżeli ktoś z Państwa ma jakieś dojście do kogoś z otoczenia Ojca Świętego Franciszka, no to niech próbuje swoje możliwości, wpływy i znajomości użyć w tym kierunku, żeby przekonać papieża Franciszka, że nie wdając się w dyskusję, czy w 84 roku, 30 lat temu rzeczywiście spełniła się wola Matki Bożej, czy też nie spełniła, po prostu aktem powtórzyć, ale używając słowa Rosja, tak jak Matka Boża Fatimska tego chciała. No owszem, święty Jan Paweł II zrobił co mógł, ale my to teraz powtórzmy. No ale bez papieża się tego zrobić nie da. No więc przekonajcie, drodzy Państwo, oczywiście modlitewnie, modlitwą to pierwsze, ale również swoimi kanałami, swoimi możliwościami papieża Franciszka, żeby zrozumiał sens przesłania i owoce obiecane przesłania, które skierowała, no znowu do dzieci, Matka Boża, właśnie do dzieci Matka Boża Fatimska, przesłania, które przez Kościół jakoś jednak zostało przyjęte. No i bardzo wielu katolików w prasie katolickiej wciąż czytam takie stwierdzenie, jeżeli jest w ogóle mowa o Fatimie, że akt się dokonał, siostra Lucja potwierdziła, że ten akt świętego Jana Pawła II sprzed 30 lat był rzeczywiście spełnieniem woli Matki Bożej Fatimskiej. Otóż nie. Bo na jakiej podstawie twierdzi się, że siostra Lucja to potwierdziła? Na podstawie świadectwa, które po rozmowie z siostrą Lucją dał kardynał Tarsicio Bertone.
To są dwie książki, jedna z nich Antoniego Sokci, Czwarta tajemnica fatimska, wydana po polsku i chyba wciąż dostępna w księgarniach katolickich. Są dwie książki, które wykazują, że Tarsicio Bertone był, no i zapewne jest, notorycznym kłamczuchem. W związku z tym, to co mówiła mu siostra Łucja, mógł tam w dowolny sposób przerobić, skrócić, dodać swoje komentarze i przedstawić to jako... A w tym czasie siostra Łucja ma absolutny zakaz wypowiadania się publicznego, więc to co powiedziała przeszło przez filtr tego, co na ten temat powiedział, napisał i w wystąpieniach publicznych wielokrotnie mówił kardynał Tarsicio Bertone. No i publicyści katolicy włoscy udowadniają w oparciu o szereg faktów, że nie było to jedyne kłamstwo tego kardynała. On po prostu ma jakąś taką aberrację, że bardzo lubi kłamać. Być może w jakimś interesie, to trudno powiedzieć. No więc sprawa jest otwarta i sprawa jest najtrudniejsza do przeprowadzenia. Najłatwiej się dołączyć do krucjaty różańcowej, trudniej jest dążyć do obiecanej intronizacji Jezusa Króla Polski, upragnionej przez Jezusa, ale i przez wielu Polaków intronizacji, trudniej. Ale są sygnały z nieba, które mówią, że jeszcze nie jest za późno. Jeszcze Polska nie zginęła. Ginie, ale nie zginęła. A jeszcze trudniej jest przeprowadzić tę trzecią sprawę, ale dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, a ci, którzy się modlą i bardzo Boga kochają, jakoś przyczyniają się do tego, żeby ten cud się stał, żeby rzeczy zdawałyby się po ludzku biorąc niemożliwe i się jednak urzeczywistniły dla naszego ocalenia. Tak nam dopomóż Bóg. Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie. Ale to nie jest jeszcze koniec. Jak ktoś nie ma czasu, czy jest zmęczony, czy senny, to przecież może każdy chwilę wyjść. Thank you.